Idę zobaczyć, co się wydarzyło po burzy. Tutaj u wujka troszeczkę z tyłu za mną położyło zboże, ale już widzę, że u mnie jest stojące. Może być tak, że to kwestia odmianowa, więc to nie jest tam, nie chodzi tutaj o agrotechnikę, ale przy okazji, kiedy tutaj jestem, chciałbym wam pokazać pewien taki test, bo ja czasami lubię coś tak, wiecie, zrobić i zobaczyć, jakie potem tego będą efekty. Czy jest coś dziwnego w tej kukurydzy? Jest zielona, jest wysoka, kolor ma, tak? Kolby ma też niemałe. Liście, jak widzicie, ciemnozielone. No tutaj niektóre kolby są trochę mniejsze, ale słuchajcie, wiecie, co ja o tej kukurydze mogę powiedzieć? Że ta kukurydza jest ekologiczna. No, może nie w 100% z racji tego, tutaj już widać jaśniejsze, tak? Mniejsze kolby. Może nie w 100% ekologiczna z racji tego, że był tutaj robiony zabieg herbicydowy, jak widać, bluszczyk tutaj jeszcze jest. Nie chciał się tak w 100% dać złamać. Proszę, jak idzie po kukurydzy. O, to nawet druga kolba rośnie. Nie jest to pożądane, lepiej mieć jedną dużą. Ale ta kukurydza tutaj jest bez grama nawozu. Słuchajcie, ona tutaj nie dostała żadnego azotu, nic. Totalnie. Ona tylko była tutaj posiana, po prostu, żeby na tym polu nie rosły chwasty. I to wszystko. Ja tutaj, to jest taki nieduży kawałek i wiecie, no, nie chciałem, żeby tutaj rosły chwasty, więc poprosiłem tutaj kolegę, słuchaj, weź mi to zasiej i tyle. Co prawda, tutaj na tym polu rosła soja, także pewnie też coś pozostawiła tego azotu, ale zobaczcie, po soi została zasiana kukurydza, no i nie wygląda jakoś tragicznie, tak? Mam jeszcze jeden taki kawałek zasiany, też bez żadnego azotu, bez niczego, postanowiłem nie robić żadnych nakładów, po prostu miałem, nawet słuchajcie, kukurydzy nawet nie kupowałem, a to dlatego, że miałem gdzieś tam, raz dostałem z firmy Syngenta jakieś dwie paczki w zamian za to, że tam, wiecie, kupiłem większą ilość, i miałem jeszcze jedną paczkę gdzieś tam sprzed 2 lat, więc te 3 paczki wziąłem kukurydzy i posiałem te 2 kawałki. No i słuchajcie, coś z tego się nakosi, tak? Nie wiadomo co, ale słuchajcie, bez żadnych nakładów, bez niczego, niech tutaj się nakosi z 5 ton, tak? 6 może? No to czasami, ja nie mówię, żeby to robić regułą, słuchajcie, nie odbierzcie tego w taki sposób. Bo wcale nie, jakoś tam nie jestem za tym, ale jestem za minimalizacją kosztów. Jestem za tym, żeby te koszty minimalizować jak najbardziej. Jak najbardziej. A teraz chodźmy, zobaczymy pszenicę. Tutaj sąsiad już ładnie wykosił. Mieliśmy tutaj też geodetę, który nam mierzył, bo ja byłem jemu troszkę tutaj wtegowany. Tam jest drugi mi wtegowany. Tak jak mówiłem, problemem jest miotła w tym roku u nas na wielu polach, więc tak to wygląda. A tutaj jeszcze była, słuchajcie, dodatkowo ta włośnica, o której niejednokrotnie wam wspominałem, jeżeli chodzi o soję, i tam włośnicę kombajn jeszcze rozsiał. I tak to wygląda. Najważniejsze jest to, że pszenica nie jest szczarniała, bo niektóre się zdarzyły, także trzeci zabieg w tym roku był zabiegiem bardzo dobrym, bardzo potrzebnym i cieszę się, że się na niego zdecydowałem, mimo że zrobiłem go, tak naprawdę muszę się przyznać, na tym polu, bo zrobiłem zabieg trzeci tylko na 2 kawałkach i na tych 2 kawałkach zrobiłem to, mogę szczerze powiedzieć, od niechcenia się, ponieważ dałem do opryskiwacza tylko i wyłącznie tebukonazol, nic więcej. Mogłem to zrobić jeszcze lepiej, ale jest nauczka po tym roku, żeby po prostu nie odpuszczać, tak? Nie odpuszczać sobie trzeciego zabiegu. Nawet jak się nie zrobiło, nie wiem, drugiego, no to lepiej zrobić trzeci, bo jeżeli przyjdzie taki rok jak dzisiaj, jak mamy, znaczy no jak teraz, tak? Jak przyjdzie taki deszczowy rok jak teraz, no to będzie kłopot. U nas w przeciągu ostatnich tam 3 dni, 2, spadło 60 litrów. I to jest informacja sprzed tych deszczy, które padały jeszcze wczoraj, a wczoraj jeszcze padało 3 razy. Także w polu jest naprawdę, naprawdę bardzo mokro, nic nie da się zrobić. Nawet nie da się, słuchajcie, żeby tutaj, nie wiem, popląd zasiać, tak? Międzyplon o zimy, nie da się tego zrobić. Także to tyle, stoimy ze żniwami, nie mamy co robić, więc szykujemy się do siewu rzepaku.
już dzisiaj tam będziemy dłubać. Miało to być zrobione wcześniej, ale jeszcze chyba ani razu tak się nie udało, żeby to wcześniej było. Na wiosnę byliśmy naczykowani dużo wcześniej, a to też wszystko dlatego, że deszcze padały i nie mogliśmy wyjechać, tak? Miejmy nadzieję, że teraz się rozpogodzi, już deszcz nie będzie padał, bo już słyszałem w naszym rejonie o pierwszych porostach. Także nie wygląda to najciekawiej. My od 2 dni pracujemy tutaj nad tą maszyną, a tak naprawdę nad tym, aby można było nią siać rzepak. Zobaczymy, kiedy wyjedziemy. Nie jest to łatwa robota, już niejednokrotnie Wam o tym wspominałem, ale walczymy dzielnie, że tak powiem. Tak naprawdę mamy tutaj, po tej stronie, przepraszam, stanę trochę bardziej, po tej stronie mamy już wsadzone prawie wszystkie ramki, brakuje nam tylko tutaj jednej i tamtą trzeba troszeczkę przesunąć, ale żeby tamtą przesunąć, to trzeba agregat złożyć i wtedy ona spadnie. Tak jest najlepiej, najłatwiej. A z tej strony już wczoraj ja musiałem też jechać. Wczoraj już żeśmy sobie dali tą rameczkę, ale jeszcze tylko do góry musimy ją podnieść i włożyć. Także taki jest mały update, jeżeli chodzi o nasze przygotowania. A tak to reszta już raczej będzie gotowa. No, trzeba jeszcze zmienić liczbę węży, ponieważ do kukurydzy, do każdej ramki idzie po 2 węże. Natomiast jeżeli chodzi o rzepak, to do każdej ramki idzie po 1 wężu. Bo tak naprawdę ten przepływ nawozu jest wtedy zwiększony poprzez liczbę ramek, które dodajemy, tak? Zwiększa nam się to o 50%, bo z 8 mamy 12, czyli 4 dodajemy, dlatego ten przepływ nawozu jest całkiem inny. A to już Wam też niejednokrotnie mówiłem. W międzyczasie, wiecie, różne dziwne historie. Tutaj też straciliśmy troszeczkę czasu na 80, bo normalnie wystrzelił wąż z zakucia, nie? Tutaj od tej ramki. Oczywiście to nie jest ten, ale o, w tym miejscu wypadło i tyle go widzieli. Teraz w międzyczasie, słuchajcie, tutaj przygotuję sobie materiał pod cyband, ponieważ o, te cybanty tutaj pękają. Tutaj mam już taki jeden, o, jak możecie zobaczyć, zrobiony. I teraz muszę jeszcze przygotować takie, bo cybanty, które były oryginalne, to ja musiałem powycinać. Wolę to zrobić po prostu na śrubach. Jest to też przede wszystkim dużo taniej, ponieważ jeden taki cyband kosztuje prawie 170 zł, tak? Także to, no, sorry. Za kawałek druta wygiętego i nagwintowanego z 2 stron to jest jakieś takie lekkie nieporozumienie. Więc zamiast tego cybanta będzie po prostu zrobione coś takiego, będzie płaskownik, tylko tym razem będzie tutaj ten płaskownik jest z takiej cieńszej blachy, tak, a te teraz co będą zrobione, będą z grubszej. Tam jest w ogóle całownik w następną wrzucony, także to było na szybko, kiedy w sezonie, wiecie, czasami cyband pęknie, trzeba coś na szybko dorobić, no to był materiał, no to całownik, puch, myślę, będzie to mocne, nie będzie go gieło, nie? No i rzeczywiście jest to naprawdę pancernie mocne. Za każdym razem sobie obiecuję, że wezmę to, pościągam i to wymaluję, a później o tym zapominam, one są gdzieś tam rzucone i jak już zakładamy ramki, to już nie ma czasu na malowanie, żeby to też jakoś w miarę wyglądało, no ale trudno. Takie życie. Może w przyszłą wiosnę. No i też jeszcze czekam, bo wiem, że za chwilę ma przyjechać paliwo. A też może się okazać, że dzisiaj coś pokosimy. Rosa jest naprawdę duża, ale mamy dzisiaj piękne niebo. Już niby te najgorsze fronty deszczowe przeszły sobie dalej, więc Zelek się obudził. Więc liczymy na to, że w końcu się rozpogodzi, bo słuchajcie, dzisiaj już jest 11 sierpnia. A my dalej nie jesteśmy po żniwach. No coś takiego
No nie zdarza się zbyt często. Ostatnie lata byliśmy 31 już po wszystkim. Natomiast no, tym razem jeszcze się babramy, nawet nie wiemy, kiedy skończymy. No, zaległości są naprawdę spore. Tak jest, proszę pana? Tak czy nie? Tak czy nie? Tak. No, także tak to wszystko na ten moment wygląda. Słuchajcie, sytuacja niesamowicie dynamicznie się zmienia. Tutaj robimy sobie przy agregacie. Mamy ostatnie dwie ramki do włożenia i nagle tak mówię, a dawaj pojedziemy zobaczyć jak... Ile ma pszenica, nie? Wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy, słuchajcie, 14,2, także jedziemy kosić, nie? Zostawiamy tutaj tą robotę. Jedziemy coś wykosić, zawsze parę hektarów urwane, bo jest godzina tam 17, no to zawsze coś, nie? A naprawdę nie ma na co czekać, bo pszenice, które na przykład położyła burza, no to już po prostu są porośnięte. Także zmiana planów, zawsze wiatr w oczy. Powiem wam, że dzisiejszy dzień jest naprawdę niesamowity, bo zaczęliśmy od szykowania się do rzepaku, tak jak już wcześniej wam opowiadałem. Robiliśmy, zostało nam naprawdę niedużo do zrobienia, a tu nagle żniwa. Jeszcze po drodze miałem gości z Precision Planting, Damiana i Władimira serdecznie pozdrawiam. I później jeszcze wieczorem czas na pryskanie buraka. Jak widzicie, buraki duże, ładne, naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Ostatnio dostały sporo wody. Robię drugi zabieg, bardzo spóźniony. Drugi zabieg fungicydowy, naprawdę spóźniony, ale trzeba przyznać, że oglądaliśmy te buraki wczoraj. Nie widać tutaj żadnych objawów chorobotwórczych. Chwościka też nie widać, naprawdę, naprawdę jest super. Był u nas też parę dni temu tutaj inspektor nasz. Nowy też oglądał te nasze buraki, sprawdzali liście w środku, rozkrajali, nie ma szkodników, mówi, że naprawdę nie ma się do czego absolutnie przyczepić. Ten drugi zabieg to już w ogóle będzie, mamy nadzieję, petarda, która utrzyma nam to, co tutaj budowaliśmy od samego początku. Myślałem, że ten rok na buraka będzie bardzo, bardzo trudny z uwagi, wiecie, na trudny start, trudny początek. Natomiast zapowiada się naprawdę bardzo fajnie, jesteśmy ciekawi, bo jest to nasz pierwszy sezon, jeżeli chodzi o buraka. W opryskiwaczu środek z BSF-u Belante na drugi zabieg w pełnej dawce 1,5 litra na hektar. Także mam nadzieję, że zrobi to tutaj robotę taką, że będziemy musieli te buraki tutaj na taczkach wywozić z tego pola. To tyle z tej dzisiejszej relacji, nie było czasu w ogóle na nagrywanie, tak naprawdę zapierdziel taki, że nie ma czasu taczki naładować, więc... Sami wiecie, jak to jest, kiedy pogoda płata figle i nie możesz zrobić tego, co zaplanowałeś, to robisz to wtedy, kiedy możesz. A dzisiaj pojawiła się taka okazja po południu, bo ja sam byłem zaskoczony, myśleliśmy, że dzisiaj absolutnie korzenia nie będzie, a tu nagle bach, 14,2% wilgotności, szybka decyzja, jedziemy, za chwilę byliśmy na polu i kosiliśmy. Także dzień pełen wrażeń. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym.